Koronie i ludzie. Mało kto potrafi pokazać surowy świat tak jak dokumentalista Zbigniew Raplewski. Kino Polska zaprasza na spotkanie z jego filmami. W czasie ostatniej wojny wiele dzieł z polskich zbiorów bezpowrotnie zniszczono. Na szczęście udało się ocalić zbiory wawelskie, które po ponad 20-letniej wędrówce wróciły do kraju. W jednym ze swoich pierwszych filmów Zbigniew Raplewski zajął się tym właśnie tematem. Żadne dzieła sztuki, nawet tak niezwykłe jak wawelskie rasy, nie mogą konkurować z urodą przyrody. Żaden pejzaż nie dorówna prawdziwym krajobrazom. Żaden najpiękniej namalowany rumak nie zachwyci tak jak widok prawdziwych koni w galopie. Zbigniew Raplewski stworzył jedną z najpiękniejszych w polskim dokumencie impresji na temat koni. Tematem często powtarzającym się w filmach Zbigniewa Raplewskiego są góry. Majestatyczne, potężne, budzące zachwyt i lęk, niebezpieczne. Polskich filmów sponsoruje producent telefonów komórkowych Siemens. Można zmierzyć prawie wszystko, ale jak zmierzyć styl? Nowy S65 Siemens. Dostępny w ofercie Era Business. Półtorej sekundy animacji lalkowej, kukiełkowej było realizowane przez 12 godzin. Mistrzowie wyobraźni i ich dzieła. To było jakieś takie propagowanie polskiej grafiki, polskiego malarstwa. Coś nowego zobaczę, coś mnie zainspiruje, no to zaczynam to rozgłębiać. Jak już poznam, no to biorę się na coś inne. Często mnie tak jest, że puenta jest początkiem. I to no, był film o świecie totalitarnym. Z tym, że nie mówiący wprost. Tylko w Kinie Polska. Pierwsze powojenne dni na ziemiach odzyskanych. Kapitan Łanowiecki przyjeżdża do małego portowego miasteczka. Nie radzę. Miny. Port jest zniszczony. W mieście grasują bandyci. Czy da się tu żyć? Za mordę trzeba! Nienawiścią daleko nie zajedziesz. O odzyskiwaniu ziem odzyskanych opowie redaktor Wiesław Kot. Władze bardzo zależało na tym, żeby przyzwyczaić społeczeństwo do tego, iż Polska ma zupełnie nowe granice, zwłaszcza nowe zachodnie granice. Oraz filmy dokumentalne. Największy blagier świata mieszka od lat w naszym mieście. Ma brodę z białego srebra, a oczy podobno niebieskie.
Mały książę zabłąkany w krakowskich zaułkach, niepoprawny fantasta i olśniewający wizjoner. Poniekąd zostałem misjonarzem właściwie, tylko bez kostiumu. Fenomen, jaki trafia się raz na dziesiątki lat. Tylko zechcę, to jednym gestem swym zamieni cyrk każdy w teatr, a każdy teatr w cyrk. Piotr Skrzynecki opowiada o sobie i o swoim ukochanym mieście. Chcę się wziąć do roboty poważnie, powiedział ksiądz Pieronek, profesor. Bardzo proszę, niech pan przychodzi, żeby pan nie rozpił kleryków. Jeszcze dziś w kinie Polska. Został pan wybrany aktorem roku. Przecież inni na twoim miejscu to... Inni robią inne rzeczy. Młody, utalentowany aktor bada granice sztuki aktorskiej. No już chodź, jeżeli tu jesteś. My w wspólnocie żyjemy, wszyscy razem pracujemy, żeby z tego, co zostanie, móc jeszcze robić teatr. Jaki teatr? Usiłuje przekraczać je wszystkie. Taki... no... dziwny. Czy zatrzyma się przed ostateczną? Bogusław Linda i Zbigniew Zapasiewicz w Maskaradzie Janusza Kijowskiego, który opowie o genezie tego niezwykłego filmu. Film Maskarada to jest naprawdę pomnik dla polskich aktorów, a broń Boże, nie jest to obraz prześmiewczy. Biedny Jorik, znałem go. Ryszard Czekała. Artysta wszechstronny. Reżyser i scenarzysta filmów animowanych i fabularnych. Najwybitniejszy twórca krakowskiego studia filmów animowanych. Jego filmy pokazują prawdę o człowieku, bolesną i dramatyczną. Ryszard Czekała. Ukończył Wydział Malarstwa i Grafiki Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Współzałożyciel studia filmów animowanych w Krakowie. Jako realizator filmów animowanych zadebiutował w 1968 roku. Od 1978 realizuje także filmy fabularne. Już jego pierwsze filmy animowane, Ptak, Syn i Apel, przyniosły mu uznanie na całym świecie. Jeszcze dziś w kinie Polska. Został pan wybrany aktorem roku. Przecież inni na twoim miejscu to... Inni robią inne rzeczy. Młody, utalentowany aktor bada granice sztuki aktorskiej. No już chodź, jeżeli tu jesteś. My w wspólnocie żyjemy, wszyscy razem pracujemy, żeby z tego, co zostanie, móc jeszcze robić teatr. Jaki teatr? Usiłuje przekraczać je wszystkie. Taki... no... dziwny. Czy zatrzyma się przed ostateczną? Bogusław Linda i Zbigniew Zapasiewicz w Maskaradzie Janusza Kijowskiego, który opowie o genezie tego niezwykłego filmu. Film Maskarada to jest naprawdę pomnik dla polskich aktorów, a broń Boże, nie jest to obraz prześmiewczy. Biedny Jorik, znałem go. Już za chwilę na ekranie i na planie. Dziś zobaczymy m.in. wywiad z reżyserem Marcinem Latałą, synem przedwcześnie zmarłego operatora, himalaisty i aktora Stanisława Latały.
O 20.35 w seansie Kamera na reżysera Janusz Kijowski i różne spojrzenia na teatr w filmie Maskarada. W seansie rozmowa o kondycji aktora z Januszem Kijowskim oraz film o teatrze Gardzienice. O 1.50 Kinofteka Noc. Eksperymenty młodych polskich twórców sztuki wideo prezentowane na festiwalu Retransmisja. Stanisław Latałło, przedwcześnie zmarły aktor, operator, reżyser i malarz. Tuż przed swoją śmiercią w Himalajach w 1974 roku zdążył zrealizować poetycki film Pozwólcie nam do woli fruwać nad ogrodem, poświęcony historii przyjaźni dwóch poetów, Stanisława Czycza w tej roli Jerzy Bogajewicz oraz Andrzeja Bursy, w którego postać wcielił się Jan Nowicki. Rozmawiamy z synem bohatera iluminacji Marcinem Latałłą, filmowcem i współredaktorem książki pod tytułem Portret niedokończony, poświęconej Stanisławowi Latalle. Moja mama, Maria Stauber, zebrała rozmowy z różnymi ludźmi, którzy znali ojca. Może bym tutaj zacytował Agnieszkę Holland, Krzysztofa Zanussiego, Tadeusza Konwickiego, innych przyjaciół i znajomych ojca, operatorów, filmowców albo po prostu członków rodziny. I ja do tego jak gdyby dobrałem różne materiały, które były na przykład obrazy ojca, bo ojciec malował, również klatki z filmów, przy których on brał udział. Na tych obrazach widać, jak bardzo osobiście on podchodził do sztuki. Obraz nazywa się Ikar, co dla kogoś, którego życie było takim przerwanym lotem i który się nazywał Latałło, wydaje się dosyć stosownym obrazem. Mój ojciec był człowiekiem trochę szalonym, takim przebniętym, jak się wtedy mówiło. I w wieku 29 lat wyjechał jako operator na wyprawę w Himalaje, z której nie wrócił. I stamtąd napisał do mnie kilka bardzo pięknych listów. W jednym z nich mówił o tym, że kiedyś będziemy mogli sobie porozmawiać jak mężczyzna z mężczyzną. Maluchu, pomyśl, że mało które dziecko dostaje listy pisane pod najwyższą górą świata. Czy pamiętasz, jak jechaliśmy razem na jednym krzesełku wyciągiem na szrenicę i ty zapytałeś, czy dojedziemy na Księżyc? A ja, wspinając się doliną, która jest ze wszystkich stron otoczona pionowymi ścianami skały i lodu, myślałem sobie, że jestem na Księżycu. Twój tata, Staszek. Prawda jest taka, że do tej rozmowy dotarłem dopiero teraz. Czyli ta książka, ten zbiór tekstów, ilustracji, zdjęć, to poszukiwanie jak gdyby takiego portretu tego człowieka, no to właśnie dla mnie jest ta rozmowa jak mężczyzna z mężczyzną. Ojciec był postacią filmową, w pewnym sensie robił filmy, grał w filmach. Nie był postacią kultową w latach 70. I myślę, że też ciekawe jest właśnie dzisiaj patrzeć na to i się zastanowić, dlaczego dla tego pokolenia naszych rodziców, dlaczego on był taki ważny? Co było w jego losie, w jego historii, w tym, że on był operatorem bardzo zdolnym, malarzem również, że on zagrał w tym filmie Zanussiego, który był takim filmem, na którym młodzi ludzie chodzili, rozpoznawali siebie samego i potem on zginął tragicznie w tych górach. Kiedy powstawała ta książka i też robiąc swój film o ojcu Ślad, bardziej chodziło mi o to, żeby pokazać człowieka, niż żeby pokazać legendę. Proszę, a ty w ogóle co? Chcesz tam za maskarę zamieszkać w obozie z Gubina, z tego wnioskuję odbiór. Andrzeju, ja się w ogóle fizycznie czuję tak dobrze, że myślę, że wbrew różnym obawom, to myślę, że kot wejdzie na tą ścianę, którą mnie straszyć odbiór. To ojciec uważał, że dokument jest rzeczą bardzo mało osobistą. A ja zrobiłem akurat swój dokument o ojcu, o nim. No i teraz jestem w trakcie kręcenia dwóch dokumentów właściwie i do każdego z nich podchodzę w sposób bardzo osobisty, więc różnię się od ojca. Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym można wygrać 5 egzemplarzy książki pod tytułem Portret niedokończony. Pytanie konkursowe oraz regulamin znajdziecie na stronie www.kinopolska.pl/konkurs.php. Zapraszamy na Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej Prowincjonalia 2005, który odbędzie się w dniach od 2 do 5 lutego 2005 roku we Wrześni. Prowincjonalia to festiwal, na którym pokazywane są najlepsze polskie filmy fabularne, telewizyjne i dokumentalne, w których najważniejsze są proste, uniwersalne wartości. Patronem duchowym festiwalu jest Jancio Wodnik, filozof i uzdrowiciel, bohater filmu Jana Jakuba Kolskiego.
W tym roku w programie Prowincjonaliów znajdzie się ponad 50 filmów, w tym m.in. Ogród Rozkoszy Ziemskich Lecha Majewskiego, Wesele Wojciecha Smarzowskiego, Mój Nikifor Krzysztofa Krauzego, 12 miesięcy Zbigniewa Koteckiego oraz przedpremierowe pokazy Tulipanów Jacka Borcucha oraz W dół kolorowym wzgórzem Przemysława Wojcieszka, a także najnowsze produkcje Andrzeja Kondratiuka, Katarzyny Maciejko-Kowalczyk, Pawła Łozińskiego, Piotra Morawskiego i Marcina Koszałki. Po projekcjach organizatorzy festiwalu zapraszają widzów na spotkania z twórcami filmów. Nagrodę honorową za całokształt twórczości filmowej otrzyma w tym roku reżyser Sylwester Chęciński. To jest niesamowite, że są takie ciekawe miejsca na świecie, gdzie z pomocą cudownych ludzi o wielkich sercach można zrobić imprezę, na której nie ma szpanu, nie ma blichtru, nie ma pudru. Tylko spotykają się ludzie, żeby pooglądać filmy i wymienić się kilkoma myślami przy tej okazji. Ogłoszenie nominacji oscarowych coraz bliżej. O szansę starania się o złotą statuetkę walczą w tym roku dwa polskie filmy. Sztuka spadania Tomasza Bagińskiego oraz Pręgi Magdaleny Piekosz. O kulisach przedoskarowej promocji opowie Marcin Kobylecki ze studia Platych Image, w którym wyprodukowano sztukę spadania. Zgłoszenie filmu do Oscara, tak jak było w przypadku Katedry, to jest tak naprawdę zgłoszenie filmu do dość specjalnej kategorii, z kategorii krótkich filmów animowanych. I to troszkę inaczej wygląda niż przy kategorii pełnometrażowych filmów. W przypadku sztuki spadania zrobiliśmy tak, że przez 3 dni ten film był wyświetlany w Los Angeles. Na podstawie tego, co my razem z kinem, gdzie to było wyświetlane, wysyłamy odpowiednio wypełnione formularze do Akademii. I na tym polega sam etap zgłoszenia. Później promocja. Niestety nie dysponujemy takimi ogromnymi funduszami jak producenci w Stanach Zjednoczonych, którzy mogą wydać niebotyczne ilości pieniędzy na kampanię reklamową. Więc dobrze jest mieć kogoś, kto na miejscu będzie mógł panować nad tym i organizować screeningi dla ludzi z Akademii, organizować, zgłaszać filmy do przeglądów, rozsyłać do ważnych w świadku osób płyty DVD, które pozwolą na to, że wtedy, kiedy Akademia robi już swoje screeningi, ci ludzie oglądając ten film, nie będzie to dla nich jakby nowość, tylko po prostu już będą wiedzieć, że ten film został zgłoszony i być może warto na niego oddać swój głos. Klasyka polskiego kina to nowa seria płyt DVD. Jej wydawca planuje wydawać w cyklu miesięcznym najgłośniejsze tytuły polskiej kinematografii. W styczniu do wypożyczalni i sprzedaży trafi Austeria Jerzego Kawalerowicza oraz Eroika Andrzeja Munka. Inni robią inne rzeczy. Młody, utalentowany aktor bada granice sztuki aktorskiej. No już chodź, jeżeli tu jesteś. We wspólnocie żyjemy, wszyscy razem pracujemy, żeby z tego, co zostanie, móc jeszcze robić teatr. Jaki teatr? Usiłuje przekraczać je wszystkie. Taki... no... dziwny. Czy zatrzyma się przed ostateczną? Bogusław Linda i Zbigniew Zapasiewicz w Maskaradzie Janusza Kijowskiego, który opowie o genezie tego niezwykłego filmu. Film Maskarada to jest naprawdę pomnik dla polskich aktorów, a broń Boże, nie jest to obraz prześmiewczy. Biedny Jorik, znałem go.
nowej generacji, które uskrzydli silnik twojego samochodu i da ci podwójne punkty Premium Club. Statoil chce się wracać. Pisałem ten scenariusz pod tytułem Noc kabotynów. No i tutaj już nie było cenzury nade mną, to znaczy ona była gdzieś tam, ale cenzura akurat się nie przyczepiała do tego tytułu. Tylko tutaj jakby zadziałał mechanizm cenzury środowiskowej. Moi koledzy, moi przyjaciele zaczęli się na mnie wybrzydzać. Mówią, dlaczego Noc kabotynów, przecież ty kręcisz o aktorach. Wie pani, ja mam takie skrzywienie trochę frankofońskie. Dużo żyłem we Francji, dużo mieszkałem, długo mieszkałem w Brukseli. Uczyłem przez prawie 10 lat w szkole filmowej brukselskiej. I cabotin dla mnie znaczy co innego, bo to nie ma takiego pejoratywnego znaczenia. To jest w starofrancuskim języku aktor. Ale oczywiście w języku polskim kabotyn to jest kabotyn. No, zrobili jakąś swoją kabotyńską rewolucję. Ale fajną. Myślę o bojkocie aktorskim. I to była taka rewolucja no, znacząca, dlatego że jednak jakaś tam elita artystyczna tego kraju odwróciła się od władzy. Od władzy, na której garnuszku wszyscy żyliśmy w tamtym ustroju. To był wyraz pewnej odwagi, i sprzeciwu, i buntu, warty podkreślenia. Ja co prawda nie robiłem filmu o bojkocie aktorskim, ale to środowisko było tuż po bojkocie aktorskim. W 1986 roku środowisko aktorskie w Polsce szczyciło się swoją bohaterską kartą, z której dzisiaj się możemy śmiać, możemy się uśmiechać, i możemy sobie relatywizować to i mówić, no Boże, no, chociażby przy tym, co dzisiaj dzieje się na Placu Niepodległości w Kijowie, czy przy tym, co później działo się później w sensie po naszym filmie, co się działo w Berlinie Wschodnim, co się działo w Bukareszcie, prawda, czy co się działo w Pradze Czeskiej, no to ten nasz bojkocik, no był taki bojkocik, nie? Natomiast aktorzy szalenie strzegli tego jako takiej pieczęci swojej no, karty kombatanckiej. I ja miałem z tym filmem przechlapane od początku. Wszystkie gesty, pozy, te takie nawiedzone, kamienne twarze, to zawsze dla mnie miało posmak kabotyństwa. To nie ma nic wspólnego z teatrem. Teatr to jest miejsce, w którym trzeba grać o określonej porze, wtedy, kiedy jest publiczność. Nie można teatru przenosić w sferę prywatną, a prywatności do teatru. To ja dobrze mówię? Marek, Jolka. Tak, tak. Oczywiście. Mhm. No właśnie. I ktoś, kto tego nie rozumie, w ogóle nie powinien wychodzić na scenę, niezależnie od tego, czy ma ten tak zwany talent, czy nie. Ja chciałem nakręcić film o tym, jak trudno być aktorem tak naprawdę. Chciałem nakręcić taki film o tym, jak trudno pogodzić tę posługę, jaką niesie zawód aktora, posługę przebierania się w czyjeś szatki, posługę uczenia się mówienia nie swoimi słowami, bawienia publiczności każdego wieczoru, robienia grymasów, robienia min, takich, które nakazuje scenariusz bądź reżyser. Jak trudno pogodzić z jakąś taką integralnością własną, poczuciem godności i poczuciem własnej wartości. I o tym ten film chciałem zrobić i tak wydaje mi się, że o tym zrobiłem ten film. Mam na to nawet dowody. Mam taki dowód, o którym niechętnie wspominam. Podzielę się z Państwem tylko tak skrótowo. Po premierze Maskarady zadzwonili do mnie przyjaciele z Wrocławia, z którymi, których znałem, współpracowałem, z aktorzy z Teatru Wrocławskiego i mi powiedzieli, słuchaj, ty wiesz, co się stało? Nasz kolega, tutaj wymienili nazwisko, imię, próbował sobie podciąć żyły. Po powrocie z kina, kiedy obejrzał Maskaradę.
Na szczęście go odratowaliśmy. To jest taki dowód bardzo brutalny, nie wprost, ale że można było po tym filmie wpaść w taki stan depresji, zastanowić się nad tym, nad tą właśnie dychotomią tego zawodu. Panie, co pan pieprzy? Jaką legendą? Czy pan nie rozumie, że to był materiał na wielkiego aktora? Pan rozumie to słowo aktor? Aktor, który zapomniał, gdzie jest scena, a gdzie życie. Być może. Co z tego? Może dzięki temu, że on zapomniał, to inni sobie przypomnieli. Pan? Tak, ja też. Bo film jakby fabularnie kończy się w 80 roku, prawda? Jest sygnał wyraźnie puszczony z radia, że w sierpniu trwają pierwsze strajki tam na wybrzeżu. Czyli jakby od tej strony jest to okej. Okay. Natomiast w 86, 87 roku, kiedy ten film wszedł na ekrany, on był odbierany poprzez pryzmat bojkotu aktorskiego w 81, 82 roku. I tak zwane środowisko, bez wymieniania nazwisk, oburzyło się, jak można nam, prawda, burzyć ten pomnik tej kombatanckiej karty. I z tym filmem było trudno. I ja sobie zdałem sprawę z tego, że żadne moje tłumaczenia, żadne moje jakieś tam przemowy nic nie zdziają. Pomyślałem sobie tak, niech ten film się odleży. I rzeczywiście, wie pani, potem już w tej wolnej Polsce, pamiętam, że został ten film w 90-tych latach puszczony przez telewizję w swoim programie i wywołał zupełnie odwrotne reakcje. Aktorzy, znajomi, przyjaciele dzwonili z gratulacjami, którzy wcześniej mówili, słuchaj, tyle się złego nasłuchałem na temat tego filmu, że nawet nie poszedłem do kina. Ale słuchaj, to jest zupełnie fajny film. Taki w takiej aurze feliniowskiej trochę. W takiej aurze takiego absurdu. Ja bardzo lubię ten film. To jest chyba jeden z moich ulubionych filmów. Zgoda buduje, napisał któryś z przedstawicieli szkolnej lektury. Czas budowania silnych podwalin każe nam razem zdać ten egzamin. Ludzie z ludźmi, człowiek z człowiekiem, cwaniak z turniem, Lola z facetem. Wszyscy śpiewamy piosenkę zgody w mieście. Razem! Szczerze, z ręką na sercu, to jest chyba taki mój ostatni wolny film. I to jest paradoks, bo to był ostatni film, bo potem był Stan strachu, ale Stan strachu był robiony już na przełomie epok, bo to był 88, 89 rok, już się czuło, że ten stary reżim upadnie, no może nie wiedzieliśmy dokładnie z datownikiem w ręku, czy to będzie za miesiąc, za trzy miesiące, czy za półtora roku, ale to się czuło. I już przy stanie strachu to już jakby takie inne normy produkcyjne zaczęły obowiązywać, już ktoś zaczynał liczyć, prawda, ile godzin pracujemy, a tu nadgodzina, a tu to. W PRL-u pracowało się swobodnie. To jest niesamowity paradoks. To jest straszne, co ja mówię. Ale po prostu, wie pani, Tarkowski swojego najwybitniejszego filmu, Stalkera, nie nakręciłby poza Związkiem Radzieckim. Przecież pani wie, że Stalkera Tarkowski kręcił dwa razy. Bo raz nakręcił, spalił, nie udało się. No to poszedł i powiedział do tak zwanego producenta, mówi, no słuchajcie, nie udało się, dajcie mi trochę jeszcze taśmy, to jeszcze raz to nakręcę. I mu dali i zrobił arcydzieło. A nawet gdzie by teraz, no tam wie pani, w Anglii, w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych, kto by mu dał, no. I nam się wtedy pracowało też podobnie, znaczy nie było aż tak, nie było takiej rozrzutności, prawda, jak w Związku Radzieckim, ale jednak my mogliśmy tworzyć, na planie byliśmy naprawdę twórcami. Przedtem była cenzura i potem była cenzura, ale w momencie, kiedy kręciliśmy film, naprawdę
byliśmy twórcami, byliśmy w pełni odpowiedzialni za to, jak pracujemy, co robimy. Brawo. Brawo, panie Jacku. Proszę przyjąć serdeczne gratulacje moje i radiosłuchaczy. Czy pan się cieszy? Z czego, panie Janku? No jak to? Jest pan teraz najbardziej popularnym aktorem w kraju. Nie cieszy pana sława, popularność, nagroda? Mam ci to zagrać, że cieszy? Tak chciałbyś? Przede wszystkim chciałbym podziękować tym, którzy oddali na mnie swój głos. To wielka odpowiedzialność, być aktorem roku. Ja nie wiem, czy ja bym się zdecydował dzisiaj, jako stary reżyser, prawda, zastosować takie przeniesienia czasowe, czy powiedziałbym nawet taką żonglerkę konwencjami, jak użyłem w Maskaradzie. Prawda? Takie odwołanie do Felliniego, ktoś mi zwrócił na to uwagę, że to taki w duchu bardzo felliniowski film powstał. Ja wtedy o tym nie myślałem, to broń Boże nie było tak, że chciałem kogoś skopiować, mimo tego, że mistrz Fellini oczywiście wielkim mistrzem dla mnie nadal jest, ale to nie myśleliśmy tak. Natomiast wydawało mi się, że te zakłamane czasy, o których opowiada film, Można pokazać tylko poprzez wyolbrzymienie tego absurdu, prawda? Że rzeczywistość miesza się z iluzją, miesza się z fikcją, że nie wiadomo, co jest prawdą, a co jest zmyśleniem. Tak jak w fragmencie piosenki śpiewa Bogusław Linda, oczywiście z podłożonym głosem Markowskiego. Nie wiem sam, co prawdą jest, co snem. Nie ucieknę stąd nigdy, ja to wiem. Bajo, bajo, bajo. Nie wiem sam, co prawdą jest, co snem. Gdzie granica jest między nocą a dniem. Bajo, 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 bajo. Co jest prawdą, a co jest zmyśleniem? Czy bardziej prawdziwe jest to, co przedstawiamy na scenie? Czy bardziej prawdziwe jest nasze życie? Czy nasze życie jest większą komedią czy dramatem niż to, co jest na scenie? A tam jest kawałek prawdy, kawałek mięcha? No nad takimi fajnymi rzeczami człowiek się wtedy zastanawiał i próbował kręcić film, jak pani powiadam jeszcze raz, w absolutnej wolności, wypowiedzi i kreacji twórczej. I myślę, że to jest mój ostatni wolny film, Maskarada. Masz moją czaszkę. Michał, co ty? Uspokój się. Jestem spokojny. Jezus Maria, dajcie spokój, już naprawdę. Niestety, biedny Jorik, znałem go. Był to człowiek nieskończonego dowcipu i najdoskonalszych konceptów. Wpisany jest w ten film taki wątek witkacowski, prawda? Ale myślę, że on pasuje do tego świata, tego witkacego, który wydawało się, że jest takim najodważniejszym, jednym z najodważniejszych twórców przed wojną w Polsce. Najmniej taki skodyfikowany, sformatowany, wolny człowiek, prawda? Wolny twórca i jednocześnie człowiek, który tak panicznie się boi. Boi się, że w reżimie, który nadejdzie, nie będzie dla niego miejsca. Ona ucieka w niebyt, ucieka w samobójstwo. Bardzo jestem przywiązany do tego wątku, ponieważ tak naprawdę on stanowił taką inspirację dla mnie. Znalazłem w kulturze paryskiej taką relację, spisaną ex post, także ona ma walor prawdopodobieństwa, a nie takiego prokuratorskiego dowodu. Prawda? Spisaną relację partnerki, która towarzyszyła Witkacemu tego ostatniego dnia w tym lesie pod Brześciem. I to mnie szalenie jakby tak zabolało, że tak odważny twórca, tak niezależny twórca
tak marnie kończył. W takim strachu, w takim poniżeniu i w takiej ekstazie ucieczki. Ucieczki, gdzieś schowania się, gdzieś ze strachu. Bo być aktorem to naprawdę można się nieźle przestraszyć. I w którym momencie sięgnąć po brzytwę, tak? Aby nie rozśmieszyć samego siebie. To zdanie jest najważniejsze. I on je musiał powiedzieć zupełnie inaczej, ale jak? To był stary cwaniak. Nigdy nie był sobą, rozumiesz? Nigdy się nie odsłonił nawet w takiej chwili. A wiesz, że z tym paleniem rękopisów to też jest nieprawda. No, zmyślenie, prawda, nieprawda. Taki sam rodzaj prawdy, jak każdy inny. Moje życie się potoczyło według scenariusza Maskarady trochę. Ja w końcu znalazłem sobie niezależny teatr. Prawda? To, czego nie można było zrealizować w filmie, czyli czytaj w czasach gierkowskich, czy czasach komunistycznych. Bo tam była opozycja pomiędzy teatrem instytucjonalnym, a teatrem ofowym, teatrem, no dzisiaj nazywamy ofowym, teatrem niezależnym. A nam bardzo trudno było wtedy tworzyć takie teatry niezależne. No był ten margines teatru studenckiego, ale to był teatr studencki. Natomiast taki niezależny teatr zawodowy, to nie było łatwe. Dzisiaj sobie znalazłem takie miejsce, ten mój Olsztyn, ten teatr Jaracza jest takim miejscem. To są znakomici aktorzy. Ja myślę, że oni mają te, że podstawowy dylemat jest ten sam. Natomiast sądzę, że w Maskaradzie znajdziecie Państwo pewne anachronizmy, które już dzisiaj będą brzmieć dosyć obco. Nie ma reklamy u mnie w filmie. Nie ma chałtury. Nie, chałtura jest, ale nie ma tych wszystkich, no, nie ma telenoweli na przykład. Prawda? Czyli tych zjawisk, które są ważne i są aktualne dzisiaj w życiu aktora. Te takie błyskotki, prawda, które wabią i które potrafią złamać kręgosłup,